Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372. Otwieram 39. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości, pana wójta, administrację Urzędu Gminy oraz jednostek podporządkowanych i panią mecenas. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 38. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 38. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Punkt ósmy. Omówienie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Punkt dziewiąty. Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok. Punkt dziesiąty. Plan pracy Rady Gminy na 2022 rok. Punkt jedenasty. Przedstawienie budżetu na 2022 rok. Podpunkt pierwszy. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Punkt drugi. Przedstawienie opinii w projekcie budżetu na 2022 rok. Podpunkt A. Uchwała składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie. Punkt drugi. Uchwała składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jeziora Wielkie na 2022 rok. C. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jeziora Wielkie na 2022 rok. D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2022 rok. Punkt 12. Dyskusja. Punkt 13. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 39 przez 214 przez 2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Podpunkt drugi. Uchwała nr 39 przez 215 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 39 przez 216 przez 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Punkt czwarty. Uchwała nr 39 przez 217 przez 2021 w sprawie budżetu na 2022 rok. Podpunkt piąty. Uchwała nr 39 przez 218 przez 2021 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Podpunkt szósty. Uchwała nr 39 przez 219 przez 2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Podpunkt siódmy. Uchwała nr 39 przez 220 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Podpunkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 16. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany, więc przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 14 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Anię Winiecką. Przyjmuje pani? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 38. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 38. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 8 grudnia 2021. 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 38. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 4 strony maszynopisu i 5 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty.
Protokół 38. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 38. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 38. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 38. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 8 grudnia 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 38/213/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa ma jakąś interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Punkt 8. Omówienie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Znaczy ten punkt mieliśmy omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Pani kierownik tutaj jest. Nie widzę, dziękuję. Punkt 9. Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok. Plan pracy komisji mieliśmy też umówiony na wspólnej komisji. Jeśli są jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Punkt 10. Plan pracy Rady Gminy na 2022 rok. Ten punkt również mieliśmy realizowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. To przechodzimy do punktu 11. Przedstawienie budżetu na 2022 rok. Proszę bardzo, panie wójcie, jeśli pan chce zabrać głos. Projekt budżetu na 2022 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031 opracowano do 15 listopada 2021 roku i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku oraz radnym Rady Gminy. Do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto dochody w wysokości 22 748 734,44 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19 603,292, dochody majątkowe w wysokości 3 145 442. Plan wydatków przyjęto w wysokości 31 373 953,65 złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 18 6571 złotych 65 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 13 367 382 złote. Zaplanowano wydatki zapewniające finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Deficyt budżetu w wysokości 8 625 tysięcy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 946 897,21 zł. Kredytu długoterminowego w wysokości 3 678 322 zł. Zgodnie z przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletniej prognozie finansowej w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki finansowe na budowę stacji uzdatniania wody w Golejewie w wysokości 2,5 miliona, przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuśnierzu w wysokości 200 tysięcy, przebudowę drogi gminnej Lubstówek Borowa w wysokości 1 638 tysięcy, budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich w wysokości 5 208 tysięcy, budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin w wysokości 2 079 824 zł. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na dotację celową do studni głębinowej w wysokości 10 tysięcy złotych, przebudowę drogi gminnej Jeziora Wielkie Babki w wysokości 547 tysięcy złotych, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie Rzeszyn w wysokości 50 tysięcy,
w miejscowości Dobsko 20 tysięcy, w Woli Koruszkowej 15 tysięcy, Wola Koruszkowa kolejne 15 tysięcy złotych, wykup gruntów pod drogą Woli Koruszkowej w wysokości 10 tysięcy złotych, podwyższenie wartości udziału gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. Wieziora Wielkie w wysokości 1 miliona złotych, dotację celową do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich na zadania inwestycyjne w wysokości 33 148 zł. Wykonanie utwardzenia ciągu pieszego na cmentarzu w Kościeszkach w wysokości 40 tysięcy złotych. Do opracowanego projektu budżetu wprowadzono autopoprawki. Zwiększono plan dochodów o kwotę 4 750 000 środki z Polskiego Ładu na program, z Programu Inwestycji Strategicznych. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 46 341 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 119 296 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększono plan wydatków na zadania budowa stacji uzdatniania wody w Golejewie o kwotę 51 537 zł. Na zadania przebudowa oraz odbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach o kwotę 5 250 000. Na opracowanie strategii rozwoju gminy o kwotę 12 300 zł. Na diety dla radnych i sołtysów o kwotę 63 600 zł. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Golejewo, Radunek, Jeziora Wielkie Kozy, Wola Koruszkowa, Koruszkowo o kwotę 80 430 zł. Zmniejszono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej Lubstówek Borowa o kwotę 238 592 zł. Na lokalny transport zbiorowy o kwotę 32 511 zł. Planowane przychody zwiększono o kwotę 602 401 z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu na 2022 rok wynoszą 27 333 097,44 zł, w tym dochody bieżące 19 556 044 zł. Dochody majątkowe 7 776 146 zł. Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 36 560 717,65 zł, w tym wydatki bieżące 18 049 960,65 zł. Wydatki majątkowe 18 510 757 zł. Przedkładając powyższy projekt budżetu wraz z autopoprawkami, proszę Wysoką Radę o przyjęcie budżetu na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podpunkt drugi. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu na 2022 rok. Tu Państwo radni dostali wszystkie uchwały tutaj właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Czy może Państwo radni przyzwolą, żeby nie odczytywać tych wszystkich uchwał, bo trochę czytania tu by było. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. I chciałbym zmienić, że wszystkie opinie są zaopiniowane pozytywnie. To a więc przechodzimy do podpunktu D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2022 rok. Jeśli można, poproszę Panią Anetę Barszę, Przewodniczącą, o odczytanie. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2022. 6 grudnia 2021 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich, na którym przeprowadzono analizę projektu budżetu na 2022, który zakłada dochody budżetu gminy na kwotę 22 748 734,44 grosze, wydatki budżetu gminy na kwotę 31 373 953,65 groszy, przychody budżetu gminy na kwotę 8 777 698,21 groszy, rozchody budżetu na kwotę 152 479.
projekcie budżetu na 2022 założono deficyt budżetowy w wysokości 8 625 219,21 groszy. Planowany deficyt budżetu oraz spłata rat wcześniejszych zaciągniętych obowiązań sfinansowane zostaną przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 3 678 322 zł. Oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 946 897 złotych i 21 groszy. Planowane dochody zapewniają finansowanie podstawowych niezbędnych zadań. Biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwzględnienia w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych, Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy Jeziora Wielkie na 2022. Podpisy członków Komisji. Przewodnicząca Aneta Barczak, Paweł Gląd zastępca, Joanna Jędraszczak, Marek Wysocki. Pan Jerzy Kamyski był nieobecny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A więc przechodzimy do punktu 12. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Jurku. Przedstawiony przez pana wójta budżet na rok 2022 jest budżetem realnym. Szanowni Państwo, przypilnujemy, dopilnujemy tak, żeby ten budżet był wykonany w 100%. I jeszcze nadmienię takie jedno słowo, żeby więcej głosu nie zabierać. Ja ostatnio mówiłem na komisji odnośnie ładu polskiego. I pragnę Państwa poinformować tutaj, że z dniem dzisiejszym, to jest 28.12.2021, program ten zostaje realizowany i prosiłbym o najszybsze składanie wniosków. Tak jak tutaj z panem wójtem rozmawialiśmy przed momentem, gminy składają po 3 wnioski. Pierwsze wnioski kwota 5 do 5 tysięcy, drugi do 30 i trzeci do 60 tysięcy. Oby przystąpić do programu, wszystkie trzy wnioski muszą złożone być. Także panowie, panie, dopilnujcie tego i będziemy to realizować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 39/214/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 2. Uchwała nr 39/215/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Państwa radnych o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję.
Podpunkt trzeci. Uchwała nr 39 przez 216 przez 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-31. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu 4. Uchwała nr 39 przez 217 przez 2021 w sprawie budżetu na 2022 rok. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 39 przez 218 przez 2021 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 6. Uchwała nr 39 przez 219 przez 2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 7. Uchwała nr 39 przez 220 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Proszę bardzo, pani Halino. Szanowna pani Joanna, rozmawiałem z panem Ostrowskim, potwierdził, że jest. A w którym miejscu? Aczkolwiek miał mi odzwonić w którym miejscu i do dzisiejszego dnia nie odzwonił. Ale potwierdzą, że na pewno będzie. Nie.
Przyjmujemy rzekło. Tak, pan jest pewien, że w tym piątym punkcie? Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z państwa radnych by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Wando. Ja mam pytanie. Właściwie to jest pytanie do prezesa spółki, ale do nieba wiedzy pana wójta. Kiedy drogi powinny być sypane piachem? Latem czy zimą? Bo ostatnio była taka ślizgawka, wczoraj dzwonię do pana prezesa, a pan prezes mi powiedział, że drogi teraz nie będą sypać, bo jest za zimno. Nie wiem, ja rozumiem, że sól się nie rozkłada, ale piaskiem posypać, no to zawsze jest jakieś bezpieczeństwo. Skrzyżowania. Jeszcze mi chodzi o konkretnie skrzyżowania. A taka dziwna odpowiedź, pierwszy raz taką odpowiedź słyszałam. Warka czy nie będzie? No nie wiadomo, mam nadzieję, że będzie. No tak, ale wiemy, że jest zima, to powinno być jakiś dodatkowy podwykonawca, jak mamy sprzętu. Panie radny, no co ja panu poradzę, no jeżeli mogli odpalić rzeczywiście traktorów, bo jeden z tego, co mam informację od prezesa, to był problem z uruchomieniem traktorów, więc no... Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Panie wójcie, proszę bardzo. Szanowna Wysoka Rado, chciałbym przede wszystkim podziękować za przyjęcie projektu budżetu na 2022 rok. Rok 2021 udało nam się zrealizować jakieś inwestycje, chociaż nie do końca wszystkie, które chcieliśmy, więc uważam tak za udane, bo okazało się, że takiej ilości dofinansowań brakuje wykonawców. Także no, będzie ten problem pewnie jeszcze większy.
jeżeli chodzi o wszelkie inwestycje, bo nawet jeżeli chodzi o budowlane inwestycje, o czy to dróg, czy to obiektów, czy czegokolwiek, to naprawdę jest taki deficyt. Za zbyt wielu chyba naszych rodaków wyjechało za granicę, a teraz mamy problem z wykonawcami. Tym bardziej, że takie pieniądze, jak teraz zostały uruchomione, takie środki z budżetu państwa na różnego rodzaju inwestycje, to do tej pory jeszcze nie było, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku troszeczkę będzie lepiej. Aczkolwiek no, mamy doświadczenia, że pojawiły się firmy, które nie do końca są rzetelne i na czas wykonują inwestycje i nie wykonują tego aż tak jakościowo, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mam nadzieję, że uda się to jakoś zmienić, zweryfikować. Największym problemem jest to, że nawet jeżeli firma nie wykona w terminie, to może się powołać na przepisy covidowe, a jeżeli nawet wykona to niewłaściwie, to też, tak powiem, no, w kolejnym przetargu, jeżeli ta firma weźmie udział, też nie możemy tej firmy odrzucić. No nie wiem, no tak to wygląda, więc... Nie tylko my borykamy się z takimi problemami, jeżeli chodzi o wykonawców, bo jak rozmawiam z burmistrzami, z wójtami, no to wszędzie wokół mają takie same problemy. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że najważniejszą inwestycją, która udało się jakoś w końcu, z którą udało się ruszyć, to była budowa hali sportowej. No ta hala sportowa to już od 3 lat temat był przenoszony z roku na rok i powiem, że już byłem zaniepokojony tym, czy w ogóle ją wybudujemy, aczkolwiek no, koszty na pewno wzrosły, bo przez te 3 lata akurat które trwała cała procedura, z którą się borykaliśmy w różnych sytuacjach, troszeczkę opóźniła wykonanie tej inwestycji, więc troszeczkę koszty wzrosły, ale no, mam nadzieję, że z tego, co rozmawiałem z wykonawcą, to w terminie to wykona. I już prawdopodobnie nie będziemy tam jakichś większych środków dokładać. Mam nadzieję też, że te wszystkie ceny, które powariowały w końcu z nadejściem wiosny, jakoś to się uspokoi i nie będzie tych wzrostów 200-procentowych czy 300-procentowych, jeżeli chodzi o ceny materiałów. Wierzę w to, że uda nam się tę inwestycję zrealizować. No wykonaliśmy dużo, jeżeli chodzi o nasz budżet tych inwestycji w tym 2021 roku. W przyszłym roku mam nadzieję, że uda się wykonać jeszcze więcej, chociażby z tego powodu, że no, tak jak pan radny wspomniał, będzie ten Polski Ład. I takim strategicznym dla nas projektem jest projekt budowy dróg, czyli będziemy składać przede wszystkim wniosek o dofinansowanie budowy dróg na terenie gminy, bo to jest najważniejszy problem, z którym borykamy się od x lat i mieszkańca nie cieszy jakieś tam, powiedzmy, sala czy inne inwestycje, jeżeli nie ma dobrych dróg i będzie narzekał, że nie ma po czym jeździć i tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o samą realizację tego Polskiego Ładu drugiego naboru, to będziemy składać na pewno, jeżeli chodzi, priorytetem będzie droga. Mają być 3 wnioski rzeczywiście złożone. Na ile otrzymamy dofinansowania, tego nikt nie wie. Ale składać będziemy na pewno i będziemy się starać, aby jeżeli otrzymamy te pieniądze, te inwestycje zrealizować. Chociaż mówię, że to jest ciężki temat, jeżeli chodzi o realizację czegokolwiek w tych czasach, bo naprawdę wykonawców jest bardzo mało. Jeszcze trafiają się osoby, które są nierzetelne i nie wykonują tego dosyć w terminie, to jeszcze jakościowo. I jakoś przetrwaliśmy ten rok. Drodzy Państwo, podejmowali się też czasem mało popularne decyzje. Mówię tu o różnych podwyżkach i tak dalej, dofinansowaniach, które miały miejsce, jeżeli chodzi o samą halę sportową. Często spotykaliśmy się ponad plan posiedzenia Rady, więc dziękuję Państwu za to, że zmobilizowaliście się, że braliście w tym udział, że wszystkie te uchwały przeszły dzięki temu, że ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Udało się jakoś przebrnąć przez większość kłopotów, które mieliśmy i tych zmiany decyzji, nagłych zmiany decyzji, gdzie musieliśmy nagle się spotykać i przesuwać środki. Myślę, że ten rok możemy zaliczyć do udanych. Jeżeli chodzi o budżet, z tego względu, że no środki jakieś na razie mamy, co prawda nie wszystkie są wykorzystane, niektóre będą wykorzystane w przyszłym roku, ale
Pieniądze mamy na przyszły rok też zaplanowanych sporo inwestycji, jeżeli chodzi o same wartości, więc mam nadzieję, że nie będziemy odstawać od innych gmin, jeżeli chodzi o inwestycje, tym bardziej, że mamy naprawdę dużo do nadrobienia. Drodzy Państwo, no chciałbym podziękować przede wszystkim za współpracę, za cierpliwość, za wyrozumiałość Państwu, jak i też pracownikom Urzędu Gminy Jednostek Podległych, z tego względu, że tej pracy było sporo, tego biegania też, biurokracji i tak dalej, więc chciałbym podziękować za współpracę. Obsłudze prawnej też oczywiście za to, że nas wspierali. Także drodzy Państwo, myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że ten mijający rok był udanym rokiem dla nas. I chciałbym, aby nam się udało w przyszłym roku chociażby większość tych inwestycji, które mamy zaplanowane, zrealizować. To i tak będę szczęśliwy. Myślę, że Państwo też. Aczkolwiek być może jeszcze będzie więcej tych pieniążków i więcej z tego tytułu też kłopotów. Ale mam nadzieję, że to wszystko jakoś uda nam się rozwiązać, przebrnąć przez to i że Państwo też będziecie mnie wspierać w tych naszych działaniach i w budowaniu naszej gminy, bo jeszcze mamy sporo do zrobienia, aczkolwiek no, takim ambitnym moim założeniem jest, że do końca kadencji, jeżeli wybudujemy chociażby 90% dróg z tych zaplanowanych, to już będzie duży sukces, więc oby nam się to udało. Chciałbym życzyć na nadchodzący nowy rok wszystkim Państwu dużo pomyślności, spełnienia wszystkich planów, abyśmy byli zdrowi i mogli pracować i działać razem w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o same inwestycje, no to zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, aby nam to wszystko w miarę sprawnie poszło. Także wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego na nowy rok. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Helino. Panie Wójcie, Pan powiedział, że nie wszyscy będą zadowoleni z hali. No, mogą być niezadowoleni, jeśli za korzystanie z hali będą płacić, bo w niektórych przypadkach doszukuje się komercja, a w niektórych nie. Będzie cieszył przyszły rok, bo będziemy mieć gminę większą, a o większą o część tego naszego przyjezierza. I cieszy mnie również, że być może wtedy nie będzie problemów z podejmowaniem decyzji, bo decyzje będą zapadały w jednej gminie i wtedy przyjezierze rozkwitnie, będzie znane z tych czasów. Będzie tak kwitło, jak było znane z poprzednich czasów, kiedy, no nie powiem, że cała Polska, ale znaczna część Polski wiedziała, co to jest przyjezierze, że do przyjezierza warto przyjechać. I tak na zakończenie życzę wszystkim zdrowia i przetrwania w pandemii i każdemu, aby nie chorował za sprawą COVID-u. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Jolu. No ja również cieszę się, że przetrwaliśmy jakoś w zgodzie, w zdrowiu ten rok, że spotykamy się wszyscy na koniec roku w dobrych humorach i w zdrowiu. I tego życzę również na 2022 rok. Chciałabym podziękować moim koleżankom i kolegom radnym za miłą współpracę, panu wójtowi, państwu urzędnikom i jednostkom podporządkowanym. Wszystkim naprawdę życzę przede wszystkim zdrówka, radości, życzliwości, spojrzenia na innego człowieka z takim przyjaznym okiem, mniej wrogości, zrozumienia. Tego bym sobie życzyła, żeby było naprawdę dobrze, bo to życie ziemskie jest takie krótkie i naprawdę szanujmy się, żeby tak było do tej pory, jak było, bo nie było źle, prawda? Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Jurku. Jeszcze dołączę się do życzeń w imieniu wszystkich pań i panów sołtysów z terenu gminy Jeciele Wielkie, nieobecnych na dzisiejszej sesji.
I jako przewodniczący społecznej Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych, co by przekazywałem życzenia na komisji dla wszystkich Państwa radnych, dla Państwa administracji i do obsługi prawnej. Proszę przekazać na ręce Pana Mecenasa i Pani Mecenas najserdeczniej podziękowania, aby ta usługa prawna była tak jak w ubiegłym roku. Tamtych lat nie będę wspominał. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Żeby tak wszystko wróciło do normalności. Tak bym sobie życzyła i chyba wszyscy. Żeby tak już było normalnie. I dla dzieci, i dla rodziców, i starszych ludzi. Po prostu dla całego społeczeństwa. Nie tylko jeziorańskiego, ale całego naszego kraju. Żeby tak już było normalnie. Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc w swoim imieniu też chciałbym złożyć wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym 2022 roku. Tutaj do wszystkich obecnych oraz dla całej społeczności gminy Jezior Wielkich. A więc punkt 15 mamy również zrealizowany i przechodzimy do punktu 16, zakończenie sesji. A więc zamykam 39. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.